recenzji zapomniałem powiedzieć Wam parę słów o asystencie ruszania pod górkę, który w tej Daci jest dostępny w standardzie i w każdej podobno jest w standardzie, czyli nie płacicie za to nic. A działa to w ten sposób, że jeżeli chcecie ruszyć pod górkę do przodu, tak jak ja teraz jestem pod górkę do przodu, w tym momencie samochód jest na luzie i na hamulcu ręcznym. Powiedzmy, że ruszamy w korku pod górkę. Górka musi być dość stroma, żeby to zadziałało. A ile stopni musi mieć, nie wiem. To by trzeba było dopytać w serwisie, chociaż oni też nie bardzo wiedzą. To zależy od komputera, a w samochodzie jak dobiera sobie parametry. Ale taka górka, jak ja jestem, spokojnie wystarcza. Czyli tak, dajemy sobie hamulec, jedynkę, puszczamy z hamulca ręcznego i puszczam teraz z hamulca nożnego i samochód stoi. Dopiero po 2 sekundach stacza się do tyłu. Przeliczmy jeszcze raz, ile on będzie stał na tym hamulcu. Puszczam hamulec. Raz, dwa, trzy. 2,5–3 sekundy. A jeżeli chcemy ruszyć pod górkę, no to normalnie puszczam hamulec i ruszam. I hamulec sam odpuszcza. Jeżeli chcielibyśmy to zrobić do tyłu, to musimy sobie stać pod górkę tyłem i włożyć wsteczny. Na innym biegu to nie będzie działać. Czyli reasumując, jedziemy do przodu, to musimy mieć jedynkę, górka musi być odpowiednio stroma, wtedy ten system działa i hamuje na wszystkie 4 koła, czyli nie mamy takiego problemu, że ręczny jest za słaby, jak mamy duże górki. To się szczególnie w górach przydaje, że na wszystkie 4 koła nam to działa i możemy śmiało, bezproblemowo ruszyć sobie pod górkę. Czyli jeżeli byśmy chcieli jechać pod górkę do tyłu, no to musimy dać wsteczny i górka musi być do tyłu. Moment. Górka musi być do tyłu, bo w tym momencie, jak puszczę hamulec, to samochód od razu jedzie. Jedynie do przodu, jak dam jedynkę, puszczam hamulec, auto stoi. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie.